Dzisiaj jest przepiękny odcinek, ponieważ dużo, dużo osób pytało mnie: Pacol, Nexe cię dodał na serwer, a ty co, taki przyjaciel jesteś? No właśnie, kochani, kto był na streamach, ten już pewnie wie, kto nie był, ten nie wie, ale wam wszystko powiem. Nexe domek został wysadzony przez niego samego, ponieważ myślał, że to już koniec w ogóle, że masakra się kończy, ale to nie jest prawda. Więc postanowiłem, że to będzie idealny moment, by dokończyć prezent dla Nexe za to, że dzięki niemu wróciłem na ten przepiękny serwer. I teraz jakie są plany? Plan przede wszystkim jest taki, żebyście zostawili suba oraz łapkę w górę, a ja wam wszystko wytłumaczę. Pierwsze co musimy zrobić, to zdobyć konia oraz poczekać na noc. Konia mam tutaj blisko, który jest jeszcze chyba nieoswojony. Nie wiem, czy pamiętacie, kto oglądał pierwszy sezon, to chyba pamięta. Musimy oswoić tego konia, poczekajcie. O Jezus, koniu, daj się oswoić. Daj się oswoić, proszę. Proszę. Jezus, to będzie takie męczące. Koniu, daj się oswoić. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale tutaj się respią konie tak randomowo. O, mamy konia, dobra. Mamy konia, więc teraz jak mamy konia, potrzebujemy wziąć siodło, name taga oraz zbroję dla tego konia. I to będzie koń dla Nexa, ale spokojnie, to nie będzie prezent dla Nexa. Spokojnie, to nie jest to. To nie jest to. Tutaj mamy ogólnie drugiego konia dla Nexa, który jest... Zaraz wam do tego dojdę. Przede wszystkim mamy noc. Pierwsze, co muszę wam pokazać, to to, że zdobyłem kota. W sposób... dziwny. Właściwie już mam parę kotów, bo rozmnożyłem je z Dariatką. Sposób dziwny, ponieważ Molka... Wybłagałem Molkę przez cały... wstawaj, wstawaj z łóżka. Kocie, ty masz ze mną spać. Tu, tu śpimy. O, kot się ze mną kładzie i teraz dlaczego on się ze mną kładzie, dlaczego to jest takie ważne? Zaraz wam powiem. Dostałem łapkę królika, trochę lipa. Kot jest dla mnie ważny, dlatego że może z niego wypaść błona fantoma, jeżeli się ze mną położy. Jest na to mały procent szansy, ale leci. Ta błona leci. Statystycznie raz na 33 razy leci. Więc mamy mini farmę błon fantoma. Druga sprawa, koty są rzadkie na serwerze. Tu mam takie dwa, które będą musiały zniknąć niestety. Druga sprawa jest taka, że Molka mi dał na streamie moim tego kota ze względu na to, że go wybłagałem. Właściwie, no było fajne RP z tego błagania. Zaraz wam pokażę, co się stało. Czekajcie, by. Kto pamięta Boba z pierwszej KM? Nie wiem, czy na drugiej był, ale chyba nie. Tu jest posąg Molki. Święty Molka, stworzyciel dworca centralnego, najlepszy stworzyciel na świecie. To jest posąg Molki, który musiałem zrobić i się do niego modlić, żeby Molka mi dał konia. Kota. Sorry. Dobra, idziemy teraz po tego konia. Wziąłem siodło? Wziąłem. Wszystko wziąłem. Robimy z niego Boba. Bob, czyli trochę wspomnień dla Nexe. Bo to była pierwsza KM jednak. On miał tego konia Boba swojego. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem z imieniem. Mam taką nadzieję. Mamy diamentową zbroję, która jest mega rzadka, ze względu na to, że znalazłem ją na kordach minus 20 tysięcy w endzie. Okej, tego konia potrzebujemy zabrać do siebie. Niestety na czas odcinku nie mam więcej name tagów, nikt nie sprzedaje name tagów. Będę musiał łowić, ale to będzie martwy Bob, czyli też element z pierwszej KM. Kontynuacja. Mamy to, co już znacie. Mamy wieżowiec. I teraz tak, to wszystko, kochani widzowie, to wszystko na tej kwadratowej masakrze budowałem dla mojego przyjaciela Nexe. Nexe stracił domek, więc teraz jest idealny czas. Czyli tą całą część wieżowca wraz z całą zawartością oddam jemu. Tylko nie sprzedawajcie jeszcze, bo w następnym odcinku będzie jego reakcja. Mam nadzieję, że to będzie mini niespodzianka. W sumie poprosiłem Nexe, żeby nie oglądał odcinka, bo no, chciałbym, żeby to była niespodzianka. I teraz tak, po kolei wam pokażę, co już jest w wieżowcu. Jeszcze dwie rzeczy. Musimy zrobić wełniarkę oraz krowiarkę. Będą tutaj na tych piętrach. I tak to będzie już gotowe. Pokażę wam teraz wszystko, co jest w wieżowcu. Przepraszam serdecznie. Dla mojego przyjaciela kochanego, już wam mówię, są dwa takie smaczki, reszta jest takie, co Nexe raczej nie będzie chciał, w sensie nie będzie używał. Po pierwsze mamy piętro z szulkerami, no to wiadomo, cenne. Po drugie mamy własną ekspiarkę, no to wiadomo, jest coś, co tutaj, że tak powiem, korzystać. Po trzecie, mamy wybudowaną platformę. Platforma jest brzydka, ale jest bardzo skuteczna, praktyczna właściwie, ponieważ dobiegamy na spawna, rzucamy perełkę na dół, jesteśmy na spawnie.
Kolejna sprawa. To jest troszeczkę dużo roboty było tutaj. Mogłem to zrobić szybciej, ale wiecie, no jednak trochę na odcinkach, trochę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, trochę na odcinkach, trochę na streamach, wiadomo o co chodzi. Mamy magazyn. Mamy dużo drzewa akacjowego, które jest mega rzadkie na serwerze. Mamy jakieś tam rudy, nie jest ich za dużo. Bardzo dużo lapisu mamy. No ogólnie to wszystko jest dla niego. Mamy hełmy. Cztery hełmy JD Teamu, które Nexe może sobie oczywiście przywłaszczyć. Czekajcie, ta skóra nie powinna być tutaj. Skórę dajmy tutaj. No mamy tutaj mnóstwo rzeczy. Dalej, lecimy dalej. Tu mamy piętro z przepalarkami. Te obrazy oczywiście widzę tylko ja, ponieważ są na moim teksturpaku, link w opisie. Piękny jawor. Macie linka w opisie do teksturpaka, więc polecam. Kolejna sprawa. Mamy krowy grzybowe oraz mamy tutaj takie mini pociarkę, właściwie miejsce na robienie potek. Mamy pszczelarkę. Jest to mini farma pszczół, bardzo łatwa, że tak powiem, w wykonaniu, ponieważ wystarczy postawić ule, pod nimi ogniska i można zbierać sobie miód. To też jest takie fajne coś. Kolejna sprawa. Tutaj Nexe będzie zadowolony, ponieważ mamy farmę jedzenia, proszę bardzo, kurczakarkę właściwie. Jest w pełni automatyczna, wszystko jest ok, a sobie wezmę na sam koniec, jak już mam się stąd wyprowadzać. Znaczy jeszcze nie dzisiaj się wyprowadzam, dopiero jak Nexe tutaj się wprowadzi albo się nie wprowadzi, zobaczymy. Tu mamy automatyczną pociarkę. Ją pewnie widzieliście na streamach, to jest tylko przypomnienie dla osób, których nie było na streamach. Tu mamy automatyczną pociarkę, robi ona potki w zależności od tego, jakie składniki ustawimy. Ona robi całą skrzynkę potek automatycznie. Nieważne, czy jesteśmy, czy nie jesteśmy. Kolejna sprawa, żółwie. Nexe kocha żółwie, jest piętro z żółwiami. Kolejna sprawa. Tutaj jest piętro dla jego misiów polarnych, ma dwa. Wiem, jak już je przetransportować, więc się nie martwcie. Będzie to ciężkie, ale damy radę. Kolejna sprawa. Nexe lubi oceloty, więc dla Nexe mamy oceloty oraz głowy jaworka, które są tutaj rozstawione jako papuga. Oraz jest kakałko. Kakałko rzadkie, więc kakałko się przyda. Mam nadzieję, że mu się przyda. Wiem, że Nexe teraz mało gra, ale mam nadzieję, że jak... dostanie taki prezent, to będzie grał. Tutaj mamy piętro netherowe. Do wykończenia tylko zostało tutaj wylać lawę, bo musiałem ją zebrać do innego, że tak powiem, do innej, chyba do kurczakarki. Tam jest potrzebna lawa. Dalej. Tutaj jest do dokończenia bardzo mała rzecz, ponieważ mamy mini farmę kaktusa. Tutaj jest chyba z 20 kaktusa na razie. Tutaj będzie farma dyń oraz farma arbuzów. To jest bardzo, że tak powiem, bardzo szybko się to robi, ale nie mam w tym momencie, nie mam przy sobie rzeczy, więc nie chcę was zanudzić na odcinku. Dalej mamy pięterka do zagospodarowania. Mamy koty dla niego, białego biorę, czarnej mu zostawiam. I mamy piętra do zagospodarowania. Wedle uznania, prawda? Bo to, wiecie, jak zrobię po swojemu, on będzie to przemeblowywał, to troszeczkę lipa. Okej, czyli mamy wszystko tutaj. Teraz mam wejście tutaj? Nie, muszę iść troszeczkę do góry do kotów, żeby wejść. Bo winda jest zrobiona, widzicie, to jest zejście. A teraz pięter, poczekajcie, pierwsze piętro, które jest zagospodarowane, to są koty, tak? To musimy dopłynąć do kotów. I teraz z pięter mamy windy typu go tutaj. O, i proste. Bardzo łatwe. Nagrywa się, super. Bardzo łatwe wejść na górę. Mamy wszystko, mamy głowy smoka, mamy shulkery, mamy... O, już wam pokażę tutaj. Tu mamy diaksowe rzeczy. To też się przydadzą. Mam nadzieję. Bo jest trochę mieczy, trochę łopat i tak dalej, i tak dalej. Zejdźmy na dół, jeszcze jedną rzecz wam pokażę. Bo to jest teraz ważne. Schodzimy na dół. Idziemy tutaj i tutaj zrobiłem prywatne zejście do netheru. I teraz zobaczcie, jak to działa. To działa tak, że schodzimy sobie do netheru, wskakujemy w te dziurki. O, prawie jest idealnie. I mamy tutaj wejście do netheru. I teraz tak, tu jest paczol wieżowiec. I damy do pięknego przyjaciela Nexe. Proszę bardzo, do pięknego przyjaciela Nexe. Tu jest jego idealny portal. I teraz tak, tu ma dojście na szkielety, bardzo blisko. Tu ma dojście do głównego tam... Czekajcie, bo coś tu chyba ktoś rozwalił. Ej, a nie, jest wszystko ok, tylko tutaj brakuje kobla. No tu mamy dojście na spawny, na wszystkie inne, że tak powiem, stacje. Więc z wieżowca bardzo łatwo się wszędzie poruszać. Nie musiałem robić żadnych tam, powiedzmy... Żadnych metr? Jak to się mówi? O, tu muszę wlecieć, o. Trochę jest krzywo, jeżeli się źle wyleci, no to wiecie, nether jednak jest 1 do 8 kratek, nie? To jeżeli się źle wyleci, to jest troszkę lipa. Ale jest okej, okay. Tutaj mamy wszystko. I teraz tak, ja sobie tutaj po odcinku przetransportuję owce oraz krowy, zrobię z nich fajny tutaj taką agroturystykę. Oraz przetransportujemy sobie... Ojej, koniu. Mi się wydaje, że...
konia chyba najbardziej się ucieszy, bo wiecie, ten wieżowiec, no to... To jest wieżowiec, to każdy może sobie zbudować. To nie jest takie ciężkie, te farmy też nie są jakieś tam mega okej, mega OP i tak dalej. To są po prostu zwykłe farmy tam na jedzenie, na takie rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Fajna jest ekspiarka. Dużo osób się pytało, czy ją pokażę. Nie pokażę. Chyba, że zostawicie dużo łapek w górę. I co jeszcze tutaj jest fajnego? No oczywiście, wiadomo co, kochani. Najważniejsze, co jest fajnego w tym wieżowcu? To jest najpiękniejsze. I teraz pewnie spytacie się, Paczol, ale gdzie ty będziesz mieszkał? Spokojnie, coś sobie znajdę, nie wiem, może... O. O, może tutaj zamieszkam. O, i dziękuję za suba. Ale dziwny nick. Bierzcie przykład z kolegi. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa.